Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych latach, nie tylko w Polsce, ale w Europie i w świecie, bardzo ważnym aktywem, które trzeba pielęgnować, budować, jest zaufanie. I to zaufanie pomiędzy obywatelami, zaufanie pomiędzy obywatelami a ich państwami, zaufanie pomiędzy instytucjami, które wykonują nadzór nad rynkiem finansowym, rynkiem kapitałowym, zaufanie pomiędzy bankami centralnymi, pomiędzy ministerstwami czy rządami. A to dlatego, że mamy do rozwiązania problemy w systemie finansowym, mamy do rozwiązania problemy w obszarach deficytów budżetowych, w obszarach długu publicznego i w ogóle w związku z przebudową jako architektury i centrów gospodarczych świata. Nie wspominam o tym tylko, żeby tutaj wykonać jakąś ogólną figurę, ale wspominam o tym, ponieważ rzeczywiście mamy do odrobienia wspólnie lekcje. W wielu krajach będą potrzebne na pewno nowe umowy społeczne, być może zmiany konstytucji, bardzo wielu innych ustaw. Na szczęście w Polsce niektóre kwestie o charakterze makro są zdefiniowane i są przestrzegane. Natomiast co możemy zrobić, żeby budować zaufanie, to przede wszystkim świadczyć dobrą jakość usług. Świadczyć te usługi, co do których jakości jesteśmy pewni i przekonani. A jednocześnie zachęcać naszych obywateli i nasze podmioty gospodarcze do stosowania nowych narzędzi monitorowania sytuacji na rynku, do wykorzystywania w praktyce gospodarczej, ale także w życiu społecznym informacji, która jest dostępna, ale takiej informacji, która jest bardzo wysokiej jakości. To, czym się zajmujemy w Związku Banków Polskich, ale także Biurze Informacji Kredytowej, Biurze Informacji Gospodarczej Infomonitor, to troska o to, by udostępniana informacja bankom i innym uczestnikom obrotu gospodarczego była jak najwyższej jakości. Żeby ona, broń Boże, nie prowadziła do skrzywdzenia przez przypadek kogoś. I zależy nam również na tym, żeby stosować w tej wymianie informacji najwyższe standardy, konstytucyjne standardy ochrony prawa do prywatności. Czego brakuje, żeby klient, bank korzystał w sposób właściwy i korzystny z tej informacji właśnie? Myślę, że brakuje z jednej strony wiedzy wśród naszych obywateli, naszych klientów, że taka informacja jest już dzisiaj w dużej mierze dostępna, ale brakuje także staranności w wielu instytucjach pewnego rzetelnego zbierania, gromadzenia informacji, aktualizowania tych informacji. I myślę, że w ciągu kilku najbliższych lat w Polsce osiągniemy bardzo dobry rezultat. Ten system informacji jest już dzisiaj niezły. On jest lepszy niż w wielu innych krajach, a to dlatego, że stosowaliśmy czy zaczęliśmy budować te systemy już z nowocześniejszymi narzędziami, chociażby takimi teleinformatycznymi. Ale warto wykonywać taką pracę i warto budować takie przekonanie wśród nas wszystkich, że rzetelność, sumienność, terminowość się opłaca, że jest w cenie, że nawet kiedy pojawiają się jakieś problemy, warto usiąść do negocjacji, zacząć te problemy rozwiązywać jak najszybciej. Ale do tego musi być także dostosowany w niektórych obszarach system prawny i tutaj znowu mamy z politykami, z władzą administracyjną parę rzeczy do omówienia i będziemy na pewno o to zabiegać. Rzetelności i dobrych standardów nie da się zadekretować. Jakie zatem postulaty środowiska pod adresem regulatora, ustawodawcy, nadzorcy? Ja myślę, że przede wszystkim odpowiedzialność i etyczne postępowanie, zaczynam to od naszego środowiska. Oferowanie właśnie usług dobrej jakości, tłumaczenie, informowanie, ale także właśnie przekonywanie regulatorów i nadzorców, że stosujemy pewne praktyki, dobre praktyki, że je ogłaszamy, że są one zapisane w kodeksie dobrych praktyk, ale w niektórych przypadkach, kiedy to jest konieczne, także postulujemy, żeby zostały zapisane w stosownych przepisach prawnych. Na przykład tam, gdzie mówimy o upadłości konsumenckiej, pewne doregulowanie
w ustawach podatkowych, aby nie było różnych interpretacji właściwie uniemożliwiających czasami restrukturyzację zadłużenia klienta indywidualnego czy firmy. Cieszę się, że dzisiaj w ramach tych różnych paneli kongresu, drugiego kongresu prawa bankowego i informacji, naprawdę przedkładane są bardzo dojrzałe, dobre propozycje i na pewno po tym kongresie wszyscy wyjdziemy silniejsi, ale jednocześnie właśnie w takim przekonaniu, że robimy wszystko, aby służyć naszym klientom i naszej gospodarce jak najlepiej.